ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadmiarze, dzisiaj przedpremierowo przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. I dzisiaj dowiecie się, jak wygląda prawdziwa twarz Poco, ponieważ Poco dzisiaj ściągnie swoją maskę po 5 latach ukrywania się. Ale na początku przypominam, że trwa konkurs i do zgarnięcia jest przedpremierowy skin do Stu o wartości 149 gemów. Daj szansę swojemu szczęściu, może akurat to ty zgarniesz skina, wystarczy, że klikniesz pierwszy link w opisie i potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars, w komentarzu napisz hashtag SantaStu. Te dwie osoby zgarniają skinka, gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail, który macie w opisie. Kolejne wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Jesteśmy już na moim koncie i jak widzimy w grze Brawl Stars niedługo poczujemy magię świąt, lobby nowe jest przepiękne, w tle pali się kominek, na kominku leży Spike, a wkoło stoją prezenty. Piękne lobby. A my zaczniemy od pięknego skina pana Mikołaja, czyli od świętego Mikołaja Stu. Za 150 gemów kupujemy! Let's go! Mamy to przebranie w Brawl Stars. Piękne. Super animacje. Do tego ikona gracza. No i sprawdźmy, co kosztuje 150 gemów. Okej, nowe animacje ataku. Takimi prezentami on strzela. Ej, ten atak wydaje się o wiele, wiele wolniejszy niż normalny atak. Stu, uwaga. Kiedy szarżujemy, sypie się śnieg i do niego wpadają prezenty. Czyli robimy taką jakby wyrwę w ziemi. Dajemy sobie na przykład coś takiego. Gadżecik. Animacji nie ma dodatkowej. Więc tak naprawdę to tylko tyle, czyli animacje i wygląd skina. Skin fajny, mi się podoba, świąteczny. Będę chciał mieć go w swojej szafce, więc temu skinowi daję na dobry początek 9 na 10. Nasz kochany ogóreczek, kaktusik, jak zwał, tak zwał, też dostaje nowego skina. Kreskówkowy Spike. Wygląda jak czwarta siostra Powerpuff Girls, czyli atomówek, bajki, bójki i brawurki. Spójrzcie, jak on wygląda. Jest to postać 2D w świecie 3D i kostuje 300 gemów. Specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, animacja, tekstura, kurczę. I jeszcze niestandardowa eliminacja. Kupujemy. Wow! Jaka śmieszna animacja nowa. Co jest? Wytwórnia kreskówek. Wow! Ile odznak. Niesamowite. I już wiemy, dlaczego taki drogi pakiecik. Zobaczcie, jakie fajne animacje. Wybierzemy go i zobaczmy, jak wygląda w lobby. Też kozacko. Jestem bardzo ciekawy, czy Brawl Stars dalej będzie wprowadzało takie postacie 2D do świata 3D. Zagrajmy nim. Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie to wyglądało gorzej, ale faktycznie wygląda to całkiem spoko, tylko ta postać zachowuje się, jakby była w 5 FPS-ach. Zobaczcie, teraz się kręcę płynnie, a i tak są lagi tej postaci. Rzuciła kaktusem. Jaki śmieszny dźwięk. Co jest? I faktycznie jest nowa animacja eliminacji. Pojawia się taki dymek, jak zabijemy kogoś. Albo jakiś taki efekt komiksowy, tak jest. Dobra, dajemy ulti, leci ulti. Woo! I boom! Wow! Jakie kozackie animowane kolce. Dobra, hypercharge! Ale za chwileczkę hypercharge. Pierw damy sobie jeszcze gadżeta. Zobaczymy, czy gadżet też jest animowany. Nie no, gadżet jak zawsze jest zwykły. Hypercharge, okej. Okay. Wkurzony Spike, ale wolno chodzi. Leci ult potężny i... aha, czyli na hypercharge ult jest ze starego Spike'a. Ale słabo. Skin fajny, pomysł fajny, ale na chwilę obecną 9 na 10. W Lidze Mocy tym razem mamy do zgarnięcia wyjątkowe przebranie, które nazywa się finałowy boss Rico. Jest to Rico 2D. Sprawdźmy, jak on wygląda. Nowe ataki Rico. Jego kulki mają kolor niebieski, ale jak się odbiją, zmieniają się na kolor żółty. Tak, i jak gasną, dalej są niebieskie. Okej. Fajna animacja. Sprawdźmy teraz ulti. Uwaga, ulti będzie pewnie mocne. Du. Okej, niebiesko, żółte ognie. W ogóle fajny jest ten taki Rico, kreskówkowy. Ciekawy, ciekawy. Strzelmy teraz gadżetem. Boom! Okej, czyli gadżet jest standardowy ze starego Rico. No ale tego skinka mogę śmiało ocenić na 9 na 10. Same dziewiątki na razie padają, bo fajne są te skiny, ale brakuje w nich tego czegoś, więc szukajmy dalej. Ośmiobitowiec też się doczekał nowego skina. Mamy zainfekowanego wirus ośmiobitowiec i mamy antywirusowy ośmiobitowiec za 300 gemów. Dużo. Kupujemy. Wowy. Jest mega podobny do zawirusowanego. Masa odznak. I tak się zastanawiam, który jest lepszy, ten czy ten antywirusowy. Kurczę, ten ma takie dodatkowe jeszcze układy scalone na swoim korpusie. Wypróbujmy go. Okej, okay, strzelamy. I czy mi się wydaje, czy jego atak jest bardzo podobny do zainfekowanego? Troszeczkę może grafiką się różni. Zobaczmy, czy wieża jest nowa. Rzucamy i... tak, wieża jest oczywiście nową grafiką. Teleportujmy się, mamy jakiś dodatkowy nowy efekt teleportacji. Boom. Chyba była taka 8-bitowa teleportacja, ale mogę się mylić. Sprawdźmy jeszcze raz.
Nie, normalnie to wygląda, więc... Ojejku, jejku! Średnio bym powiedział. Nie robi to wow, 300 gemów, bardzo dużo i daje temu skinkowi niestety tylko 5 na 10. Kieł też dostał nowego skina, zobaczmy jak on wygląda. Jest to morderczy kieł. I szczerze wam powiem... Nic specjalnego, co nie? Zobaczymy, kupimy za 150 gemów. Odblokowujemy wariata. Chiński nowy rok. On dopiero będzie dostępny w nowym karnecie bojowym. Wybierzmy go sobie. W sumie chyba ten skin halloweenowy do Kła był najlepszy, ale zobaczymy tego. Okej, dźwięki są normalne. Rzucamy butem, który też jest normalny. To nie jest chyba jakiś super wybitny but. Dobra, dajmy ulta. Ciach! Okej. Ejku, jejku. Słabiutko to widzę. Animacja ulti jest nowa. Popcorn jest chyba stary, z tego co kojarzę. Nie, 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 nie! Popcorn jest kozacki, zobaczcie jaki popcorn kozacki. On rzuca taką paczkę i ten popcorn jak wybucha jeszcze pęcznieje. Dobra, dobra, tu jest fajne. No i ulti, ciach, ciach, ciach. Fajnie to wygląda, mamy jeszcze hyper doładowanie. Ult na hyper doładowaniu nie różni się niczym szczególnym. Ale może przechodzić przez ściany, ale o tym też będzie osobny odcineczek. Czy to jest najlepszy skin do Kła? Chyba na chwilę obecną tak, więc daję mu 7 na 10. Teraz przedstawię wam skina, na którego z pewnością wszyscy czekali, aby go przetestować. I jest to skin, który będzie dostępny za darmo dla każdego. To zostawi łapkę w górę pod tym filmem. A jak? I moi drodzy, jest to Mroczny Anioł Colt. Ta postać nie wygląda w ogóle jak Colt. To nie jest Colt. Ma kozackie złote pistolety ze skrzydełkami. 150 gemów. Odblokowujemy, bo jest to przemocna postać. Zobaczcie. Jest to postać, która została stworzona przez pana gry Brawl Stars i wygrała w programie Supercell Make. Piękna postać, tego jeszcze ikony za 150 gemów. Uważam, że spoko i uważam, że to jest najlepszy skin do Colta. Tak dobrego skina z takimi animacjami. Spójrzcie na to. Jeszcze nie było. On wychodzi normalnie z piekła. Wow. Skin z piekła rodem. Strzelamy nowymi kozackimi pociskami. Nie wiem, czym są te pociski. Jakimiś takimi piórkami. Tak, on swoimi piórami strzela. Uwaga, ult. Wow. Strzelił teraz kulami ze skrzydełkami. Teraz dajemy jeszcze hyper doładowanie i ult. Wow. Aha, dobra, na hyper doładowaniu mamy normalny atak, więc szkoda. Dobra. 10 na 10 postać. Mamy to, moi kochani. Pierwsza dycha w tym odcinku. Coś pięknego. Najlepszy skin ever. Dawno nie było żadnego nowego skina do Poco, więc w końcu się doczekał. Zobaczcie, Poco w końcu ściągnął maskę i mamy jego odkrytą twarz. Piękne. Monitorowany Poco. Wiemy, jak wygląda twarz Poco. Widzowie, jakie ma włosy i tak dalej. Coś pięknego. Poco pokazał twarz. Wow. No to sprawdźmy podstawowy atak. Przepiękne nutki wystrzeliwane z harfy. Coś pięknego, teraz ulti. Wow. Dobra, jest to najlepszy skin do Poco. Ale jest kozacki. Dajmy jeszcze sobie tutaj leczonko. Leczonko standardowo normalne, ale spójrzcie na to. Przecież to jest coś pięknego. Ult jest niesamowity. Zarąbisty, zarąbisty skin. No i moi drodzy, z racji tego, że poznaliśmy twarz Poco, trzeba mu dać 11 na 10. Bo dodatkowo ten skin jeszcze nas zaskoczył. 2, 4, 6, 8, 10 skin do El Primo. El rozgrywający za 200 gemów. Kupujemy. I powiem wam, że fajnie to wygląda. Naprawdę spoko jest ten El Primo. Fajna animacja, fajne przyłożenie i fajny skinek. Do tego jeszcze fajne emotki, malowanie. Pięknie, pięknie, pięknie. No to pokaż, co potrafisz, El Primo. Kiedy atakujemy, jego rękawica się powiększa. Po prostu mamy taką większą pięść. Jestem ciekawy ultimate ataku, serio. Leci ult. Czy będzie dodatkowa animacja? Leci! Podpalony! I uderza! Takedown! Jest napisane takedown, dobra. Mega fajna postać. I powiem wam szczerze, że to jest chyba jeden z lepszych skinów do El Primo. Taki sportowy. No, 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 tutaj. 10 na 10. Nie ma co gadać. Bardzo fajny. I na pewno będę miał go w swojej szafce. A wy, moi drodzy, na pewno nie zapomnijcie wpisać kodu FARAL, jak będziecie kupowali jakieś skiny. Was to nic nie kosztuje. Mi sporo pomaga. Dziękuję każdemu za wsparcie. Jesteście najlepsi. Teraz pokażę wam szybko, jak będzie wyglądał nowy karnet zadymiarski. Żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda. Tutaj, jeżeli mamy karnet zadymiarski plus, dostaniemy więcej gemów, plus 10. I mamy tutaj, moi drodzy, o, skiny 46, 48 i za 50. Pierwszy tytuł gracza, ok, więc dużo teraz nagród w karnecie. Przetestujmy sobie teraz Pinku Pawlettę. Dużo kreskówkowych postaci, ok, ta postać rzuca filiżanką kawy. A ulti to... Ona przed sobą miała filiżanki, jeszcze raz to sprawdźmy. Chyba filiżanki przed sobą miała. Nie mam pojęcia, co ona przed sobą trzyma. Jeszcze raz sprawdźmy.
Jakiś dzwoneczek albo po prostu 4 filiżanki. Co mogę powiedzieć na temat tego skina? Mi się średnio podoba, więc daję mu 3 na 10. Sorry, Colette. Ale Midori Pavlette, zobaczmy. Zaskocz mnie i proszę nie rzucaj filiżanką. Rzuca filiżanką, naprawdę? Tylko to jest inna wersja kolorystyczna i ult wygląda tak samo. 2 na 10. No i ostatni, Kiro Pavlette. No i ten skin chyba jest najładniejszy, jeżeli chodzi o Colette. Tutaj w końcu wygląda jak dziewczyna z anime, blondyna, z ogonkiem jakiegoś kotka. Różowo, niebiesko, żółte elementy. Fajnie nawet to wygląda, powiem wam, więc chyba ten skinek z tej edycji jest najlepszy. Tak jest, Hypercharger użyliśmy, jak to wygląda. O dobra, no to ta postać dostanie 6 na 10, niech będzie. Więc w tym karnecie powiem wam, że taki se ten skinek, no ale niech będzie. Za to moja ulubienica Piperka dostaje nowego skina i jest to, moi kochani, wow, niosąca flagę Piper, ale czad. Jest ona oczywiście inspirowana karnawałem, w Rio prawdopodobnie, te sprawy. Wygląda naprawdę dobrze. I powiem wam, że w ogóle nie przypomina nam naszej Piperki dotychczas. Spójrzcie, spójrzcie na tą Piper, a na tą. Wow, jaka różnica, wypróbujmy ją. Na to strzelamy, ona nosi taką flagę faktycznie, patrzcie. Strzela przepięknym kolibrem, który zmienia kolor jeszcze zanim doleci do celu, tak? Tak jest, a czy gadżet jest nowy? Nie, stary atak po prostu. Teraz ulti. Wyrzuca bębny, które grają i wybuchają. Dobra, mocna postać, przepiękna przede wszystkim. No co mogę powiedzieć, 10 na 10, let's go. Czad. Kolejna moja ulubienica dostała nowego skinka. Jest to Jessie. Spójrzcie, jak ona wygląda głupkowato, ma straszne te oczy. Ej, przerażają mnie takie oczy. Takie czarne, bez źrenic. Wow, laleczka Jessie. Laleczka? Bardziej laleczka Chucky. Tylko 29 gemów, więc przetestujmy ją. Z tyłu ma jeszcze tą swoją postać, ale nie mogę jej zobaczyć w żaden sposób. Może tutaj na animacji nam wyskoczy? No niestety nie. Zadymiarska walentynka, okej. Okay. Może tutaj bloby będzie stała? Tak, jest. Spójrzcie, jaki przepiękny piesek. Coś pięknego. 29 gemów, proszę, niech będzie jakiś dodatkowy atak nowy. Nie, to jest zwykła kulka. Zwykła kulka Jessie, o ile się nie mylę, co nie, widzowie? To jest zwykła kulka. Dajemy teraz złomka, stawiamy. I złomek też ma podstawowy atak. Okej, czyli tylko nam się wygląd zmienia. Zobaczmy, jak działa hyper doładowanie. Hyper doładowanie, ult leci. I jak wygląda złomek? Okej. Czyli złomek też rośnie w siłę. Więc chociaż tyle dobrze. Tak wygląda duży złomek, tak wygląda mały złomek. Oceniam tego skinka 7 na 10. Dlaczego nie? Nawet spoko. Otis też dostał nowego skina. Jest to skin, który nazywa się W-Otis. Jest to przebranie stworzone dla Otisa z okazji zwycięstwa Polaków w Mistrzostwach Świata Brawl Stars. Gratuluję Zeta. Oczywiście mamy też logo na czapce Zety. Super, super, super. Przetestujmy go. Czym strzela Otis? Otis strzela jakimiś perełkami. Wygląda to jak punkty mocy. Tak, to są dwa punkty mocy, tylko niebieskie. Ale fajnie, że on strzela z pucharka. I teraz strzelamy ultem. Ciu! Leci gwiazdka Brawl Starsowa. Star Drop to był chyba. Tak jest. I się trzyma po prostu postaci. Usypiamy. Cyk. Bardzo fajny skin. Zeta Division. Z pewnością będą zadowoleni. Ja bym był zadowolony. Wygląda to kozacko. Widać logo fajnie. Czapeczka. Pucharek na ogonie. Dobra robota, panowie, jeszcze raz. Oby więcej takich skinków. Shelly też została poprawiona graficznie. Wygląda teraz o niebo lepiej. Sprawdźmy, czy atak też się zmienił. Strzelamy. No nie, atak jest taki sam. Dash wygląda tak samo. Czas na ulta. Ult jest ten sam. Czyli tak naprawdę została tylko poprawiona kosmetycznie. Ostatni skinem jest skin do Franka. Czerwony Król Frank. Wygląda epicko. Spójrzcie na niego. Jest też niebieska wersja. I są to normalnie królowie z Clash Royale. Ci, którzy siedzą na wieży, co nie? Każdy, kto grał w Clash Royale, wie o co kaman. Próbujemy. Tak wygląda niebieska wersja. Uderzamy. Okej, okay, i co się dzieje? Wybucha ziemia, są takie bomby jakby podkładane, one wybuchają, tak jest. I pojawiają się w tym miejscu flagi niebieskie, dajemy ulta, boom. Pojawiają się zamki. Okej, okay. Jeszcze raz. Boom. Spoko skinek, 8 na 10. Skoro sprawdzamy wszystkie skiny, czas sprawdzić jeszcze wersję czerwoną. Mamy też nowe dźwięki, Frank mówi I'm a king. Uwaga, rozwalamy. O nie, ale mnie teraz wkurzyli. Pojawiają się niebieskie flagi zamiast czerwone. Czemu tak to zrobiliście? No po co te dwa warianty? No dobra,
Więc czerwona wersja dostaje 5 na 10. Przykro mi. Ale mam nadzieję, że wam nie będzie przykro, ponieważ wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dany nowy kalendarz, gdzie musicie się logować codziennie, aby zdobyć tego przekozackiego skina, więc zostawcie łapeczkę w górę. My widzimy się już jutro w następnym odcinku, więc bierzcie udział w konkursie. Na dzisiaj to by było tyle, trzymajcie się, hej!